W zespole szkół nr 3 wybrano najlepszych wśród najlepszych, zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Dziś rozdano szkolne Oscary. Zamiast złotych statuetek zwycięzcy otrzymali żabusie. Żabusiu, pan wziął. Żabusie rozdano w 15 różnych kategoriach. Jedną z nich był strój. Za najlepiej ubranego nauczyciela uznano Krzysztofa Podkówkę. Staram się kierować zwykłą zasadą, że strojem pokazuję szacunek innym ludziom, więc jestem w szkole zwykle w garniturze. Za najbardziej wymagającego nauczyciela uczniowie uznali panią dyrektor. Wanda Żabiełowicz otrzymała także żabusie w kategorii nauczyciel, u którego najtrudniej ściągnąć. Było mi szalenie miło, bo znaczy, że traktują moją osobę poważnie, ale jednocześnie wierzą w moje poczucie humoru. Żabusie otrzymał również najpopularniejszy uczeń. Okazał się nim czwartoklasista Sebastian Kozak. Nie spodziewałem się, że jestem w ogóle w tej szkole tak znany. W gruncie rzeczy nic nie zrobiłem. Jeszcze raz dziękuję. Największą żabę otrzymała Katarzyna Bal, która zdobyła tytuł Nauczyciela Roku. Jestem zaskoczona, że zostałam w ogóle tak nagrodzona. Pracuję z samorządem i wydaje mi się, że robię po prostu to, co jest w moich obowiązkach. I to, że oni mnie docenili, naprawdę dla mnie znaczy niesamowicie wiele. I właśnie dlatego uczniowie zespołu szkół nr 3 chcą co roku nagradzać swoich nauczycieli w ten sposób.